teraz chciałam zaprosić na kolejny wykład. Pomyślcie sobie tak przez chwilę, czy zdarza się Wam, że wracacie do domu po jakimś trudnym dniu albo ciężkim tygodniu w szkole albo w pracy i widzicie na parapecie kompletnie zwiętnięty, zżółkły albo opadły z liści kwiatek, bo na przykład zapomnieliście go przez tydzień czy czasem nawet przez dzień podlać. Albo przeciwnie, tak kochacie kwiaty, że podlewacie je tak intensywnie, że patrzycie po jakimś czasie, o nie, no całkiem zgniły. Myślę, że zdecydowanie z pewnością taką sytuację natrafiliście. I teraz, jeżeli chcecie wiedzieć, jak to się dzieje, że niektóre rośliny żyją w środowiskach, w których wasze kwiaty domowe by w żadnym wypadku tego nie przeżyły, zapraszam na wykład pani doktor Małgorzaty Rudnickiej, buntownicy z wyboru. Coś o roślinach środowisk ekstremalnych. Zapraszam. Witajcie. Nazywam się Małgorzata Rudnicka, jestem fizjologiem roślin i opowiem Wam dzisiaj o roślinnych buntownikach zasiedlających środowiska ekstremalne. Najpierw zastanówmy się, czym jest środowisko ekstremalne. Jest to siedlisko charakteryzujące się trudnymi warunkami wykraczającymi poza zakres optymalny dla rozwoju organizmu. Są to warunki nieodpowiednie dla życia. Na przykład może być to środowisko o bardzo niskim lub bardzo wysokim pH czy temperaturze. Jeszcze do niedawna sądzono, że życie nie może istnieć w warunkach ekstremalnych. Dopiero w latach 60. XX wieku wyizolowano pierwszy organizm zdolny do wzrostu w temperaturach wyższych niż 70 stopni. Była to bakteria Thermus aquaticus, odkryta w rejonie Wielkiej Fontanny w Parku Narodowym Yellowstone. Thermus aquaticus stała się sławna jako źródło termostabilnych enzymów, polimerazy DNA i enzymów restrykcyjnych, szeroko stosowanych obecnie w biologii molekularnej. Badania nad tą termofilną bakterią koncentrowały się głównie na próbach zrozumienia, w jaki sposób białkowe enzymy normalnie ulegające denaturacji mogą funkcjonować w temperaturze przekraczającej 70 stopni. Stwierdzono, że właściwość ta jest powiązana ze zwiększoną zawartością aminokwasów aromatycznych, np. tryptofanu czy fenyloalaniny, oraz oddziaływaniami jonowymi w cząsteczce białka. Z biegiem czasu odkryto również inne hipertermofilne organizmy zdolne do przeżycia nawet w temperaturze powyżej 100 stopni. To właśnie dzięki takim przystosowaniom, inaczej zwanym adaptacjami, do panujących trudnych warunków możliwe stało się zasiedlanie terenów ekstremalnych. Adaptacja to proces dynamiczny, związany ze zmianami środowiskowymi, zarówno abiotycznymi, jak zmiany klimatu, jak i biotycznymi, na przykład konkurencją gatunków. Adaptacja może obejmować zmiany w morfologii, fizjologii, reprodukcji czy interakcjach ekologicznych. Organizmy zdolne do życia w ekstremalnych środowiskach nazywane są ekstremofilami. W toku ewolucji rośliny również wykształciły liczne przystosowania i zasiedliły środowiska zaliczane do ekstremalnych. Na początku przybliżę Wam te odporne na niedobór wody, czyli kserofity, występujące w środowiskach suchych, takich jak pustynie i sawanny, ale również w terenach wysokogórskich lub charakteryzujących się bardzo niskimi temperaturami. Dodatkowo kserofity muszą mierzyć się również z innymi niekorzystnymi czynnikami środowiska, takimi jak wysokie dobowe amplitudy temperatur, silne nasłonecznienie, zasolenie czy wiatr. W związku z tym rośliny wykształciły strategie umożliwiające wzrost w momencie niedoboru wody. Pierwszą strategię reprezentują sukulenty, u których następuje gromadzenie wody w zgrubiałych pędach, jak u kaktusa czy wilczomlecza, lub liściach, jak u agawy, aloesu czy grubosza. Jest to możliwe dzięki występowaniu w organach tzw. miękiszu wodnego. Wszystkie sukulenty gromadzą wodę, którą magazynują w postaci gęstego soku,
takiej mieszaniny wielu cukrów, kwasów i białek. Ze względu właśnie na ten fakt stają się łakomym kąskiem dla szkodników. Dlatego, aby bronić się przed nimi, wytwarzają kolce, syntetyzują liczne związki chemiczne mające na celu odstraszyć lub zatruć wroga, np. meskalinę, którą produkuje pejotl, czy upodabniają się do otoczenia, jak w przypadku litopsów zwanych też żywymi kamieniami. Jak pewnie dobrze wiecie, cała roślina przyjmuje formy zbliżone do kuli lub cylindra ze względu na korzystny stosunek powierzchni do objętości. Gwarantuje to znaczące ograniczenie transpiracji przy maksymalnym wykorzystaniu objętości do gromadzenia wody. Dodatkowo zmniejszenie utraty wody wskutek transpiracji następuje również dzięki wykształceniu kolców będących silnie zredukowanymi liśćmi. Sukulenty mają płytki i mocno rozgałęziony system korzeniowy, który w okresie opadów pozwala na szybkie pobieranie wody z powierzchniowych poziomów gleby. Szparki u sukulentów są często ukryte. Mogą mieć różne przedsionki lub wyścielone kutynami jamy podszparkowe. Przystosowanie to odgrywa znaczącą rolę w pobieraniu wody. Szparki mogą być również ograniczone wyłącznie do rowków lub kanałów w liściu lub łodydze. Inną strategię adaptacji do niedoboru wody przyjęły z kolei sklerofity. Charakteryzują się rozbudowanym systemem korzeniowym, sięgającym głębokich warstw wody oraz silnym ograniczeniem transpiracji w wyniku pokrycia liści grubą warstwą wosków, kutikuli, kutneru oraz wielowarstwowej epidermy. Dodatkowo jasne kolory liści odbijające światło i ich małe rozmiary również sprzyjają ograniczeniu transpiracji. Przykładem sklerofitów może być akacja, eukaliptus czy ostrokrzew. Nie możemy również zapomnieć o kserofitach występujących na terenach chłodnych i suchych, czyli o śmiałku arktycznym, wierzbie arktycznej czy znanej wszystkim sośnie. Bardzo ciekawym przystosowaniem sklerofitów do ekstremalnego środowiska jest przykład welwiczii przedziwnej. Welwiczia jest niesamowitą rośliną, słynie ze swojej długowieczności i zaliczana jest do żywych skamieniałości. Datowanie węglem największych okazów wykazało, że niektóre osobniki mają ponad 1500 lat. Roślina ta charakteryzuje się licznymi i gęsto rozsianymi szparkami, wyspecjalizowanymi w pobieraniu wody z rosy o poranku. Welwiczia otrzymała swoje afrykańskie miano Twibbler canidud, co oznacza dwa liście, które nie mogą umrzeć. Związane jest to z wysokim poziomem ekspresji genów charakterystycznych dla komórek merystematycznych oraz czynników transkrypcyjnych, które prawdopodobnie regulują wzrost i różnicowanie komórek liści. Ponadto wysoka jest również ekspresja genów białek opiekuńczych oraz genów związanych z adaptacją metabolizmu do warunków stresowych. Spośród roślin ekstremofilnych chcę Wam również przedstawić te zdolne do wzrostu w obecności wysokiego zasolenia. Mówię tu o halofitach, które naturalnie przeżywają w słonych środowiskach i mogą tolerować stężenia soli dochodzące nawet do 1 mola. Rośliny słonolubne, bo tak inaczej możemy je nazywać, stanowią około 1% całej flory świata. W Polsce możemy spotkać słonorośla takie jak solanka kolczysta, mlecznik nadmorski czy mikołajek nadmorski. Halofity występują głównie na terenach jałowych i półsuchych oraz na terenach podmokłych o wysokim zasoleniu, na przykład wzdłuż wybrzeży tropikalnych i subtropikalnych. Halofity posiadają geny i białka pozwalające przeciwdziałać niekorzystnym skutkom zasolenia. W zależności od odporności i zapotrzebowania na sole, rośliny halofitowe możemy określać jako fakultatywne lub obligatoryjne. Halofity fakultatywne mogą rosnąć w warunkach niskich stężeń soli, podczas gdy halofity obligatoryjne potrzebują ich, aby przetrwać i rosnąć. Słonorośla można również podzielić na
hydrohalofilne, mogące rosnąć w warunkach wodnych, dzięki temu, że wykształciły pneumatofory, czyli korzenie oddechowe umożliwiające wydajną wymianę gazową w podłomokłym środowisku, oraz kserohalofity rosnące w siedliskach suchych. Większość odmian występujących na obszarach pustynnych to kserohalofity, a wiele z nich to wspominane przeze mnie wcześniej sukulenty. Halofity wykorzystują kilka mechanizmów, aby poradzić sobie z wysokim zasoleniem gleby. Mechanizmy te obejmują zmiany molekularne i biochemiczne, takie jak modulowanie aktywności i syntezy hormonów roślinnych, synteza związków chemicznych, takich jak antyoksydanty, poliaminy, związki kompatybilne czy osmoprotektanty. Ponadto następują również zmiany fizjologiczne, na przykład kontrolowanie absorpcji jonów przez korzenie oraz ich przenoszenie do liści, selektywne gromadzenie jonów w wakuoli lub ich usuwanie w wyniku zrzucania starszych liści, w których są zgromadzone, czy zmiany szlaków fotosyntetycznych. Zmienia się również ekspresja genów zaangażowanych w tolerancję roślinne zasolenie. Pod względem regulacji genów rośliny halofitowe reagują na stres solny poprzez regulację ekspresji genów i czynników transkrypcyjnych na wielu różnych poziomach. Zmianom ekspresji podlegają geny związane ze starzeniem, geny transportu jonów i homeostazy, czy geny związane z odwodnieniem. Do zmian morfologicznych można zaliczyć zwiększanie się szerokości pasemek Kaspariego, co ogranicza pobieranie soli czy obecność gruczołów solnych. Przykładem rośliny usuwającej nadmiar soli poprzez gruczoły jest właśnie tamaryszek, u którego wraz ze wzrostem zasolenia zwiększa się zarówno tempo wydzielania, jak i ilość wydalanej soli. Tamaryszek zdolny jest do usunięcia przez gruczoły do 50% pobranej soli. Struktury te są również spotykane u halofitów z rodziny wierzchlinowatych czy komosowatych. Ostatnią grupą roślin, o której muszę Wam opowiedzieć, to roślinność wysokogórska, zwana inaczej orofitami. Narażona jest ona na działanie wielu czynników klimatycznych. Intensywne nasłonecznienie, promieniowanie UV, duże wahania temperatury, mniejsza dostępność dwutlenku węgla, silne wiatry czy śnieg. Dodatkowo klimat ten zmienia się bardzo dynamicznie i z dużymi amplitudami. W związku z tym rośliny porastające wysokie pasma górskie wykształciły szereg adaptacji umożliwiających przetrwanie w tak trudnym środowisku. W strefach subalpejskich możemy spotkać takie rośliny jak jaskier lodnikowy, skalnica naprzeciwlistna, skalnica mchowata czy tużyca mocna. Rośliny te charakteryzują się przede wszystkim małymi rozmiarami i formowaniem takiej szczególnej architektury przypominającej poduszkę czy kępkę. Pozwala to na stworzenie korzystnego mikroklimatu, umożliwiającego zmniejszanie natężenia światła i promieniowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności na poziomie liści, ochronę rośliny przed wiatrem i związanym z tym wiatrem wysychaniem. Dodatkowo taka architektura zmniejsza również wahania temperatury w porównaniu z temperaturami otaczającego powietrza. Rośliny wykształciły również inne mechanizmy chroniące przed nadmiernym promieniowaniem. Dzięki specjalnie syntezowanym związkom fenolowym, flawonoidom, część promieniowania jest absorbowana w naskórku. Część energii pochłoniętej może zostać przekazana do innych barwników roślinnych, karotenoidów i wyemitowana jako ciepło. A w przypadku, gdy jednak nadmiar promieniowania przyczyni się do wygenerowania szkodliwych, reaktywnych form tlenu, to są one detoksykowane przez wydajnie działające u roślin alpejskich systemy antyoksydacyjne. Kolejnym przystosowaniem orofitów do zasiedlanego przez nie środowiska jest dopasowanie okresu wegetacyjnego do panujących warunków klimatycznych. Czasem okres ten może trwać zaledwie kilka tygodni. Aby skutecznie zwabić zapylaczy, których na tych wysokościach geograficznych nie jest zbyt wielu, rośliny wysokogórskie wykształciły atrakcyjne kolorystycznie kwiaty.
Dodatkowo kwiaty te, dzięki swojej charakterystycznej budowie przypominającej kielich, zapewniają zapylającym je owadom choć odrobinę więcej ciepła w porównaniu z temperaturami panującymi poza kwiatem. Niemniej rośliny te wraz ze wzrostem wysokości, na której się znajdują, wykazują tendencję do przechodzenia na wzrost klonowy. Bardzo interesujące są rośliny, które przeżywają w strefach subniwalnych, czyli takich, które znajdują się powyżej wysokości nawet 6000 metrów. Możemy tu wymienić rośliny takie jak Ladakiella czy Pulvinatusia, należące do rodziny kapustowatych. One również tworzą architekturę poduszki, zapewniającą im warunki do wzrostu. Pomimo niewielkich rozmiarów, jak możecie zaobserwować, roślina ta wielkością przypomina monetę. Ladakiella climesii, widoczna na zdjęciu, jest rośliną 22-letnią. Jej wiek oszacowano, zliczając pierścienie w korzeniu o promieniu zaledwie 0,7 mm. Inne rodziny roślin wysokogórskich spotykanych na tych wysokościach to astrowate, skalnicowate, goździkowate, wiechlinowate i ogórecznikowate. Bardzo się cieszę, że mogłam Wam pokrótce opowiedzieć o roślinach ekstremalnych i wykształconych przez nie przystosowaniach, umożliwiających im wzrost w trudnych warunkach. Zrozumienie tych procesów oraz poznanie mechanizmów nimi rządzących jest niezwykle interesujące w obecnym czasie. Zainteresowanie roślinami środowisk ekstremalnych, zwłaszcza halofitów i kserofitów, wynika z tendencji do zwiększania się zasolenia gleb i stresu suszy w różnych rejonach świata. Potencjalne wykorzystanie przystosowań tych roślin umożliwiłoby produkcję roślinną na tych obszarach. Bardzo dziękuję za uwagę.